Za moimi plecami powstaje łódzka średnica. Po tej stronie znajduje się komora Skarpowa, natomiast po tej stronie znajduje się komora Żniwna. I dokładnie w tym miejscu będzie wyjmowana tarcza B, następnie przekładana do tej komory po tej stronie. Jak to będzie wyglądać, zobaczymy dopiero w najbliższych miesiącach, bo aktualnie jeszcze tarcza B musi wydrążyć tunel do tego miejsca. A jak powstaje cała łódzka średnica z trzema przystankami kolejowymi po drodze? O tym w dzisiejszym filmie zaczynamy. Łódzka Średnica 2050 Witam Was tutaj, czyściciem w i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z łódzkiej siednicy 2050, gdzie znajdujemy się ponownie nad Łodzią Fabryczną. No i w tym miejscu widzimy, że jest to ogromna stacja kolejowa. Cztery perony, osiem krawędzi peronowych i to wszystko jest należy tylko i wyłącznie jako stacja krańcowa. Ale już niedługo dalej powstaną dwa tunele, chociaż jeden już w sumie powstaje, ale z dużymi oporami. Już mogłem powiedzieć na wstępie, że no poczekamy sobie jeszcze na niego co najmniej z roku, ale raczej sądzę, że jeszcze nawet więcej. W tym miejscu będzie się zaczynać i kończyć jeden i drugi tunel. Komora demontażowa fabryczna, która w tym miejscu musi powstać, aktualnie powoli już powstaje. Co jest największym utrudnieniem? Dom kultury łódzki. Właściwie łódzki dom kultury, który się znajduje. E, trzeba wzmocnić jego fundamenty. Znajduje się on prawie właściwie na trasie tunelu jednego i drugiego, więc musi być wzmocniony. Będą tutaj następnie trwały prace przy przegładaniu sieci, co już się dzieje po części. No i następnie będzie można rozpocząć pracę przy budowie faktycznie komory demontażowej, bo to tu będzie mowana tarcza TBM, która aktualnie wielci tunel i tam znajduje się kawałek przed Śródmieściem, no taki większy kawałek śródmie przed Śródmieściem. Tymczasem znajdujemy się nad Łódź Śródmieście, przystanek kolejowy, który się znajduje, jakbyście się nie domyślili, w całym Śródmieściu Łodzi. No i tak, co mogę powiedzieć o tym przystanku kolejowym? To tak, może w ramach wstępu to, co zawsze Wam opowiadam o tym, co się tutaj będzie działo. To tak, po pierwsze będzie mieć trzy poziomy w dół. Będzie głęboki na 20 metrów yy, i będzie na poziomie minus 1 i minus 2 hala z tym, że przez minus 2 tylko będziemy zjeżdżać na sam dół, no i na minus 3 będzie sam peron. Do, na dół będziemy mogli zjechać albo schodami ruchomymi, albo dostać się za pomocą wind. Yy, co ważne, we wrześniu została zamknięta Aleja Kościuszki i ulica Zachodnia, dzięki czemu teraz tam przyjeżdżają tylko faktycznie przez plac budowy, bez samochodów z boku. Tak samo wtedy zostały też wytyczone nowe przejścia dla pieszych, ponieważ aktualnie nie dało się tego zrobić inaczej. Powstaje też, a właściwie będzie powstawać, nowe tymczasowe todowisko tramwajowe. Patrząc w tej stronie, po lewej stronie będzie się zjednować, a teraz patrząc po drugiej stronie, tam tramwajowe będzie jechać trochę inaczej z zygzakiem przez sam plac budowy, ale ruch tramwajowy będzie utrzymany, tak samo jak ruch pieszy przez sam plac budowy. I tak to będzie wyglądać przy budowie kolejnej części tego Przystanku kolejowego od góry, bo to też musi być po prostu podzielone na etapy, tak aby ruch samochodowy, znaczy ruch tramwajowy, po prostu mógł być tutaj utrzymany. No, i jak to wygląda z góry z lotu ptaka, możemy zobaczyć właśnie w tym i oto miejscu. Widzimy mniej więcej zatem też, gdzie będą wyjścia i schody ruchome, jak i również windy, bo to właśnie po tej stronie ulicy będzie można się wydostać na powierzchnię z przystanku kolejowego u Łódź śródmieście czyli w tym miejscu będzie się znajdować. Teraz znajdujemy się nad yy, aleją. Kościuszki, i to w tym miejscu e, właśnie powstały już rozjazdy tymczasowe. Jak widzicie, tutaj się znajdują. One są na razie ślepe, bo są ślepe do momentu, kiedy faktycznie nie powstanie nowe torowisko tramwajowe. Było to wykonane podczas zamknięcia całego ruchu i robienia przywiązek, które są niezbędne do utrzymania ruchu po jednej po drugiej stronie do posesji. W tym miejscu to, to, to tramwaj będą się znawać po lewej stronie względem aktualnego miejsca, wzdłuż aktualnej części dla pieszych. Tam aktualnie jest przekładana sieć, wzmacniany grunt, i następnie będzie to przełożone, a pod starym tam tramwajowym będzie powstawać część pierwsza, minus jeden, czyli hali odpraw, gdzie będziemy później schodzić jeszcze co teraz loniżej i co niżej już metodą podstrepową. I tak to będzie realizowane. Z tym, że najpierw tutaj B musi dotrzeć, a z tym na razie, jak wiemy pewnie jak wiecie też również są problemy, bo są budynki w łodzi, które są trochę jak w sumie na jednej wielkiej łodzi. Nie są zbyt stabilne, są stare i ich fundamenty nie są w dobrym stanie. Tymczasem tutaj patrząc jeszcze na to, część, czyli ruiny synagogi. Możemy zobaczyć, że przejście dla pieszych jest wytyczone, no pod budynkami, na okrągłe całego placu budowy. Ruch tramwajowy tu oczywiście całkowicie się nie odbywa, jeżeli patrzymy teraz w tym miejscu na ulicę Zieloną. Natomiast tu tramwaje wrócą z wszystkimi starymi rozjazdami na zakończenie budowy, więc tu jeszcze na spokojnie nie ma co się spieszyć. Też po tej stronie przekazji będzie też wyjście na powierzchnię za pomocą schodów, ruchomych i wind od drugiej strony tego skrzyżowania, ale wyjść bez... bez Bezpośrednio na przystanki te tam wojowe tutaj nie będzie. No i tu, jak widzicie, widać ten poziom pierwszy czy ten poziom minus jeden który się tam będzie znajdować na dole, poniżej tego terenu, widać, że jest cały w wodzie i widać, że tam zbyt nie na razie jeszcze nic w dół nie wschodzi, bo faktycznie tam nic w dół nie schodzi. Jakby e, tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest robione metodą podstopową, czyli najpierw powstaje sam stop, a następnie jest to wykopywane niżej i niżej. I tak samo to było robione na studiu, na przykład na... znaczy jest to robione na przystanku e, na parkingu w centrum Warszawy, Plac Powstańców Warszawy. Tam też właśnie to było, było to robione podstopowo, najpierw był, był wykopany poziom minus 2, a następnie Wykopane poziom minus 4. Więc takie to są metody, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji. I tu też przekazy, jak widzicie, włókniarze, teraz została oddana do użytku. Pieści mają dostęp tylko i wyłącznie do chodnika po jednej stronie ulicy, ale samochody mogą tędy przejechać, więc to nie jest tak, że została całkowicie zamknięta ulica zachodnia i aleja Kościuszki. I jest tutaj włókniarzy aktualnie przejazd, więc teraz to jest główna droga na tym odcinku, żeby dało się jakkolwiek tutaj przejechać ten plac budowy. Więc to przynajmniej jest na plus. Tu jest ładna nowa ulica, no, na dalszym odcinku może niekoniecznie, no ale jak powiedzieli... Kawałek dalej, to nawet dojedziemy do sławnych legionów. Ale tam wiecie, tam, tam budowa cały czas powstaje. Może kiedyś o tym film też w sumie zrobię. Może niekoniecznie o tym słynnym samochodzie, ale i tak. Lecimy dalej, lecimy dalej, bo tu się dzieją najciekawsze rzeczy. Ile o i na samym przystanku kolejowym, który za chwilę zobaczymy, dużo nie opowiem, to powiem, co się dzieje na tym odcinku, na którym teraz przejdźmy. Właściwie co się dzieje pod ziemią, bo tam dużo się dzieje. Tymczasem po lesie. Tak oto i ona się prezentuje. Jakby ktoś z Was był uważny, to w sumie jak 5 miesięcy tu się ostatnio pojawiło z filmem, to dużo się nie zmieniło, jeżeli chodzi o część nadziemną. Natomiast pod ziemią trwają prace, bo tarczy TBM w tym miejscu już nie ma. Ona się przewielciła kolejne 106 metrów za przystanek kolejowy i teraz można rozpocząć pracę przy budowie płyty dennej, czyli samego Samej najniższego poziomu, który będzie się znajdować yy, na tym przystanku kolejowym. Niżej będzie już tylko i wyłącznie sam peron. No i co, co tu faktycznie się dzieje? To tak, tutaj tak samo jak na poprzednim, minus trzy, yy, będą trzy poziomy pod ziemią, na poziomie minus jeden i minus dwa będzie hala odpraw, a na poziomie minus trzy będą perony. Wejście za pomocą schodów ruchomych, jak i również za pomocą yy, wind. Natomiast sam przystanek będzie, yy, czekajcie, ja ze szukiem informacji, m, m, głęboki na 21 metrów. No i co ważne, to to jest to, że tarcza TBM faktycznie już nie jest pod tym przystankiem kolejowym, tylko się przewierciła kawałek dalej, dokładnie 106 metrów wywierciła już odcinka dalej w kierunku Śródmieścia. Dlaczego tylko 106 metrów i nic dalej? No bo trzeba wzmocnić grunty pod wszystkimi kolejnymi kamienicami, a zanim to się stanie, to jeszcze to chyba tego czasu będzie. Tymczasem w tym miejscu widzicie, jest wyjęty tubing i można wejść do tunelu. Tu się znajduje klatka schodowa i tędy yy, robotniczy i budowniczowie mogą sobie schodzić na poziom minus 3 i wchodzić po prostu do tunelu. Też co ważne, tym tunelem właśnie jest, że multikary jest całe powietrze dostarczane, żeby faktycznie w tunelu dało się oddychać. No i teraz, co jest ważne, to jest to, co widzicie tutaj po lewej stronie. Ten walec to jest ciekawostka i chyba najciekawszy element, jeżeli chodzi o ten właśnie tunel i to, czemu teraz tu się nic dalej nie dzieje. To są szachty. I takie szachty powstają na głębokość od 7 do 9 metrów o średnicy 13 metrów i one są niezbędne, bo później, jak już się je wybuduje, można wzmacniać grunt bez, bezpośrednio od nich. Takich szachtów na trasie całego tego tunelu, stąd do łodzi fabrycznej, musi powstać kilkanaście. Ale to nie jest tak proste przy budowaniu. Widzicie, że dwa już faktycznie powstały i widzieliśmy je w poprzednim filmie. Natomiast budowa kolejnych jest niezbędna do włączenia ponownie pracy 4 bo po prostu dzięki nim grunt jest wzmocniony, kamienice się nie zapadają i budynki przetrwają. Choć i tak mieszkańcy, którzy są na trasie tunelu, mają zapewnione mieszkania tymczasowe, mają być uprzedzeni dwa miesiące wcześniej przed w tym, kiedy faktycznie tarcze będzie pod nimi wiedzieć. Mają też dostać 10 dni wcześniej informację, czy mogą się przesieź, przenieść do innego hotelu, który będzie zapewniony w ramach tej inwestycji nieodpłatnie. Mają wtedy śniadanie, jakby do kolacji w tym hotelu po bliskim to się znajduje. Natomiast to nie zmienia faktu, że wybudowanie takiego szachtu nie jest łatwe. Dlaczego? Po pierwsze, trzeba uzyskać dostęp do tych terenów, które są zazwyczaj w rękach prywatnych. Po drugie, trzeba mieć wszystkie pozwolenia na budowę, przełożyć e, całą sieć podziemną i dopiero wtedy można rozpocząć budowę. A Takich szachtów, jak powiedziałem przed chwilą, ma być kilkanaście, a już teraz inwestycja jest trochę opóźniona. Więc w dużym skrócie mogę powiedzieć, że no, zobaczymy, jak im się to uda zdążyć. Tym Tymczasem, tutaj patrząc nad komorą odolanowską, możemy zobaczyć, że jedna y część zostaje zamknięta. To jest tam komora, gdzie faktycznie była wyjmowana mniejsza tarcza TBM, która już faktycznie zakończyła swoje prace. Na tym odcinku do komory odlanowskiej już nie będzie wiercić żadnych nowych tunelów, a w tym miejscu dużo tar tar tarcza TBM, no aktualnie nie pracuje. Widzimy, że ten sam wywiecznik, czyli no, doprowadzająca powietrze jest trochę zwichnięta. No i sam urobek też nie jest wyłożony, bo faktycznie ta tarcza TBM teraz tam 106 metrów za polesiem stoi sobie no i aktualnie jest i będzie tak stać do momentu, kiedy kolejne grunty nie będą Wzmocnione. A i warto powiedzieć: Tartabem wywierciła tylko kolejne 106 metrów, bo tylko 106 metrów zostało wzmocnionych przez te dwa właśnie szachty. No, następne zobaczymy, jak będą powstawać. Tymczasem jesteśmy na Kozinach, gdzie trochę jest bardziej optymistycznie, bo tu się faktycznie więcej dzieje i wszystko postępuje całkiem nieźle sprawnie. Bo tak, po pierwsze i najważniejsze, co możecie w tym miejscu zobaczyć, to jest to, że nie mamy już tutaj tarczy TBM, którą mogliśmy zobaczyć ostatnio, jak byłem właśnie w tym miejscu, czyli te 5 miesięcy temu. Widzimy też mniej więcej, gdzie będą schody na dół, windy, szyby windowe, no i że tarcza TBM wywierciła już jeden tunel, który widzimy teraz na poprzeciwległej stronie. Tarcza TBM teraz stąd wierci się w kierunku Łodzi-Żabieniec i teraz tam mniej więcej ten tunel jest na 90% zaawansowania na stan pierwszego Grudnia, więc nie wygląda to źle. Z tego co wiem, na przestrzeni najbliższych kilkunastu dni ma dotrzeć faktycznie do tamtej komory, no i będzie przebicie i będzie trzeba później ją przenieść na drugą stronę. Ale zanim o tym powiem, to może wracając tutaj faktycznie do tego przystanku kolejowego. Tutaj głębokość tego przystanku będzie dużo większa, bo tu będą poziomy, owszem, minus 3, minus 2, minus 1, z tym, że na minus 3 i minus 2 będą perony, a na minus 1 będzie tylko i wyłącznie hala odpraw. Głębokość tego przystanku kolejowego to jest 26 metrów. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć ciekawostkę. Za chwilę zobaczycie, tutaj mamy jeden z żelawiej, który się tutaj znajduje i za chwilę zobaczycie, dźwig, które tutaj się znajduje i za chwilę zobaczycie, jak wyglądają prace przy wyjmowaniu urobku z kontenerów, które są zamontowane na multikarach. Zanim to jednak zobaczymy, zetknijmy sobie na ten tunel, który stąd się ciągnie. Tędy będą pociągi wyjeżdżać, z, jadąc od łodzi fabrycznej tutaj na ten perony, których jeszcze nie mamy. I tu pociągi już na tych peronach, będą dwa perony, po jednej, po drugiej stronie, po prawej i po lewej, będą się to zjeżdżać w, w dwóch kierunkach. I w ten sposób pociągi będą już zmieniać swoje trasy. Dlatego ten przystanek kolejowy jest taki nietypowy, bo to jest pierwszy powiem, wielopoziomowy przystanek kolejowy, podziemny całkowicie. Czegoś takiego już nie mieliśmy. No i w tym miejscu możemy zobaczyć. Tutaj znajduje się tunel, który aktualnie nie jest realizowany i jest w budowie. Widzimy też od czego się odbiła tarcza TBM i od na czym się utrzymuje aktualnie cały tunel. A w tym miejscu widzimy ten kontener, o którym powiedziałem przed chwilą. On się znajduje na multicarze. Multicar to jest pojazd, który może przemieszczać się w jednym i w drugim kierunku po tunelu i tu właśnie on jest. Do tego, do tych dwóch kontenerów jest cały urobek wyrzucany z starczy następnie ten multikar musi tu przyjechać, wywieźć cały urobek i następnie może wrócić ponownie do T4BM, i ona, ona może wtedy wznowić prace budowlane. Więc jak widzieliście, tak on tutaj się prezentuje i tak jest też później opróżniony właśnie przez ten e, dźwig, który się tutaj znajduje. No i ten cały robek później jest wywożony z terenu budowy, sprawdzany, jaki jest... Jaki... Jaki jest jego stan? Jeżeli jest całkiem niezły, to jeszcze może być później użyty ponownie. Niekoniecznie do tej budowy, ale w ogóle może być ponownie użyty, bo wiecie, tam pod ziemią to mogą być różne dziwne rzeczy, jakieś niebezpieczne, nawet bakterie. Więc to jest wszystko sprawdzane, czy można to ponownie wykorzystać. Tymczasem w tym miejscu znajdujemy się nad komorą Unii, która się znajduje po prawej stronie. To będzie ostatnia komora, która będzie ukończona, jeżeli chodzi o tunel e, pociągu, bo... znaczy tunel kolejowy, bo to faktycznie jest ostatni fragment tunelu, robiony małą tarczą TBM. W tym miejscu też widzimy kładkę. Z tego co wiem, chyba winy cały czas tam nie działają, ale sama kładka się w tym miejscu już znajduje, e, jest funkcjonalna i w tym miejscu mniej więcej widać, gdzie się kończy cała ta inwestycja. Kawałek dalej tylko będzie jeszcze zrobione jeżeli chodzi o nowe torowisko y, kolejowe, bo faktycznie w tym miejscu muszą się po prostu połączyć wszystkie tory, żeby dało się wjechać do nowego tunelu. No i tak to właśnie w tym miejscu się prezentuje. Jak widzicie, no ta komora Unii, no to oczywiście ona jest mniej zaawansowana, no bo tamta 4 byłem do 13 koniec, więc tutaj po prostu nie trzeba jeszcze tego wszystkiego realizować. Natomiast przy drugiej komorze jest oczywiście zupełnie inaczej, bo tu, jak widzicie, po prawej stronie ta komora jest już całkiem ładnie zaawansowana. Czemu? A no, bo nie ma czemu, że tak to powiem w dużym skrócie czy mówiąc zupełnie serio, to komora długosza jest bardziej zaawansowana ze względu na taki, że po prostu tutaj tunel jest już zrobiony. Starczęta byłem stąd zaczęła swoją pracę i widzimy, że tutaj faktycznie pociągi, gdzie będą zjeżdżać, aktualnie już powstaje ta pochylnia. Aktualnie jest wyjmowany stąd ziemia, czyli urobek. Są też elementy rozpierające tutaj ten wykop. No i część z tych belek, oczywiście pozostanie. Część z nich jest tymczasowa, którą możecie zobaczyć za chwilę po drugiej stronie. Tutaj widzimy nawet kładkę dla pieszych zbudowy oczywiście nad tym, no i tu widzimy właśnie te elementy rozpytające, które są tymczasowe tam były zamontowane, no i następnie kolejne już takie nastała, które są i tędy pociągi będą wjeżdżać do tunelu, więc no, z tej strony całkiem ładnie to się prezentuje, jeżeli chodzi o tą inwestycję, jakbyście byli ciekawi tam dalej się jedzie w kierunku Łodzi Kalickiej w sensie pociągi tu będą wjeżdżać tędy właśnie przez ten wlot z Łodzi Kalickiej w kierunku Łodzi Fabrycznej i z komory Unii będą pociągi wyjeżdżać w kierunku Łodzi Kaliskiej, z kolei zupełnie w drugą stronę. Tymczasem teraz obracamy się ponownie, patrząc tutaj sobie jak wygląda to wszystko ładnie, I aleja włókniarzy z tramwajami bez piany i przystanek koziny, który tutaj się prezentuje i lecimy w drugą stronę, w prawą, gdzie faktycznie teraz t 4 pracuje, ta mniejsza, bo ona teraz finalizuje te prace, jeżeli chodzi o te 90%, które jest już gotowe. Czyli lecimy teraz w prawo, w kierunku Łodzi Żabieniec. No i tutaj, proszę bardzo, dolatujemy właśnie do tych i oto dwóch komór. Żniwna i skarpowa. Do komory skarpowej właśnie ta tarcza TBM wydąży swój i oto tunel. Dalej pociągi będą jechać, jak powiedziałem przed chwilą, w kierunku Łodzi-Żabieniec. No i tutaj obydwa place budowy właściwie są tak samo zaawansowane, ze względu na to, że obydwa będą w tym samym momencie po prostu niezbędne dla tarczy TBM. I dlaczego i o co chodzi? Już za chwilę zobaczycie, tylko najpierw jeszcze sobie zatyknijmy tutaj na te obiekty, które powstają. tutaj będą takie dwa. Malutkie obiekty inżynieryjne, mostki, ale de, de facto to będą raczej przepusty, e, po prostu dla tego kanału, który się w tym miejscu e, znajduje. Więc, jak widzicie, tak to się prezentuje. Jak ten kanał jak się nazywa, już Wam mówię, e, to jest, znaczy, to jest strumyk Bałutka. To jest z informacji z OpenStreetMap takie tutaj mogę wyciągnąć. Tymczasem teraz patrzymy sobie już bezpośrednio na te dwie komory. To tak, po pierwsze komora. Teraz, co widzimy, to jest wlot do tunelu. To jest komora żniwna, ona jest całkiem ładnie wykończona. Widzimy też, że cała pochylnia, mniej więcej, jest gotowa. Elementy dospydające są i tu tarcza TBM będzie przenoszona. To znaczy, że stąd będzie wielcić ponownie w kierunku łodzi Koziny. Więc tutaj te prace jeszcze nie są realizowane i tu tarcza będzie po prostu wstawiona. Jak ona będzie wstawiona? Przez te torowisko kolejowe, czyli w skrócie, jeden duży dźwig będzie musiał ją przewieźć z jednej strony na drugą stronę linii kolejowej. Jak to będzie realizowane? Nie wiem, ale powiem Wam, że jestem bardzo ciekawy. Bo to jest dosyć duża operacja i dosyć długi dystans, żeby przenieść z jednej strony na drugą stronę tarczę TBM. -a. Tylko Wam powiem, że taka tarcza TBM waży naprawdę kilka, dosyć dużo ton. Nawet jeżeli to jest mała tarcza i tylko i łącznie wyłącznie wierci na jeden tunel, na jeden tor dla pociągów, to i tak ta tarcza jest całkiem ciężka. Więc faktycznie dosyć ciekawe, jak to wygląda. Z kolei tutaj teraz patrzymy na drugą komorę, czyli to będzie wylot. To jest komora z i do tej komory w przeciągu najbliższych kilkunastu dni też TBM się dowierci i aktualnie wywierciła już 90% tego swojego odcinka z informacji PKP, które podaje właśnie na 1 grudnia. Więc tak to wygląda. Tu też przy widzicie, że są tam elementy, takie, tutaj wychodzą czasami z tych pochylni. Tutaj są po prostu względy bezpieczeństwa, czyli wyjście klatki ewakuacyjne, które też są niezbędne na co, kilkanaście, co kilkaset metrów na tego typu obiektach. Tak samo po prostu będą wykonywane na przykład łączniki pomiędzy jednym a drugim tunelem z tego co mi się wydaje, w sensie takie w metrze, domyślam się, że podobnie może być tutaj. Tymczasem w tym miejscu widzimy już przygotowanie po te prze... miejsce, które będzie ta TBM przewożona, wtedy ten dźwig będzie przejeżdżał przez to tam kolejowe. No domyślam się, że wtedy całkowicie to zostanie wszystko wstrzymane, jeżeli chodzi o ruch kolejowy na dosyć długi czas. I jak długi nie wiem, ale sieć trakcyjna tutaj raczej będzie musiała być całkowicie zdjęta, bo tarcza TBM będzie musiała przejść nad tym, a im wyżej się pod Odnosi, tym jest jeszcze cięższa. Tymczasem tutaj widzimy łódź żabieniec, czyli faktycznie miejsce docelowe, patrząc od tych komór TBM. No i dobrze, może podsumowujmy sobie całą tą inwestycję i podajemy terminy, które są aktualnie planowane dla tej inwestycji. Aktualnie inwestycja jest planowana. No tak, yy, może po kolei. To tak, po pierwsze, inwestycja yy, będzie dosyć ciekawa, bo tak, to jest 7,5 km tunelów na całym odcinku, 3 km tunelu dwutorowego, 4,5 km to, tunelów pojedynczych, 17 km torów po, po, pojedynczych ogólnie na całej inwestycji. Koszt aktualnie to jest yy, ponad 1 miliard milionów złotych. No i sama maksymalna prędkość pociągu w tunelu to będzie około 100 km na godzinę. Natomiast kiedy się zakończy inwestycja, w teorii ma się zakończyć mniej więcej za rok. Do końca 2024 roku inwestycja ma być gotowa, ale oddana do użytku dopiero w 2025 roku, bo same procedury przy pozyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie trochę trwają. W skrócie, dosyć optymistyczni są w PKP, biorąc pod uwagę, że te kilkanaście szachtów trzeba zrobić, następnie wybudować jeszcze całą komorę demontażową przy właśnie w tym miejscu. I to wszystko zrealizować w przeciągu roku i jeszcze cały ten tunel TBM, wykończyć go i wykończyć wszystkie stacje i przystanki kolejowe. Dajcie znać w komentarzach, czy wierzycie w to. Ja jestem trochę sceptyczny mimo wszystko, ale mam nadzieję, że kolejny raz w Łodzi się pojawi za miesiąc, dwa miesiące i zobaczymy, jak te prace faktycznie teraz postępują i czy ta cztery BM faktycznie była już przeniesiona na drugą stronę torów. Jak mi się uda, to też padnę na to przenoszenie, ale raczej wiecie, że rzeczy to nie byłoby łatwe dla mnie, żeby tutaj się pojawić, bo ja bym musiał dojechać z Warszawy i raczej nie dowiedziałbym się o tym dużo wcześniej, jeżeli w ogóle bym się dowiedział o tym wcześniej. Tymczasem to było na to filmu. Jeśli taki film przyprobował, to zostawcie łapkę górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam do zostania patronami, a nasza dzięki temu tego typu filmy z różnych części Polski mogę realizować. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie więcej stałych serii spoza Warszawy, ale to jeszcze zobaczymy, jak to faktycznie będzie wszystko funkcjonować, bo mam nadzieję, że udałoby mi się parę inwestycji nie tylko i wyłącznie z Warszawy, nie tylko i wyłącznie z Łodzi, a może jeszcze z jakichś innych miast yy, nagrywać tak w miarę cyklicznie. Cyklicznie, czyli co dwa miesiące. Tymczasem do Łodzi pojawi, przy, do Łodzi. Najprawdopodobniej w przeciągu miesiąca, dwóch miesięcy, chyba że będzie coś ciekawego się działo trochę wcześniej. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i dajcie znać w komentarzach, jak mi się udało skomentować tą inwestycję teraz ponownie po tych pięciu miesiącach, kiedy mi tutaj nie było. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!